Hej, witajcie bardzo serdecznie. Oczywiście z tej strony znowu Opera. Znowu testujemy kolejny mod. Tym razem jest to mod do Chromy. Jest to kierowany wizerunek. Przytrzymamy czwóreczkę, akurat przy okazji tej umiejętności, bo jest to mod do naszej czwartej umiejętności. Przytrzymamy czwórkę, celujemy i wypuszczamy nasz wizerunek w dane miejsce. Zadaje 2000 obrażeń po drodze każdemu celowi. I dodatkowo jeszcze, oczywiście na sekundę, i dodatkowo jeszcze ryk zostaje wywołany w miejscu dotarcia, tak? Czyli możemy kierować tym rykiem. Ja od razu wam powiem, z czym miałem problem, jeżeli chodzi o ten mod. Jeżeli robimy Chromę, który ma nam służyć tylko za farmę kredytów, nawet nie wiem, czy ja coś takiego mam, a nawet mam, jeżeli ma nam służyć tylko i wyłącznie za farmę kredytów, no nie, to w takim wypadku nie potrzebujemy tego moda, bo po co przesuwać ten wizerunek, skoro on ma być w jednym miejscu i zabijać przeciwników, nie? Więc, no cóż, nie przydaje nam się to. Z drugiej strony, jak go wpakować pod Chromę, który już jest jednym z najpotężniejszych tanków w ogóle w grze? Ten sposób budowania razem z Arkanami jest najpotężniejszym sposobem budowania Chromy w ogóle. Nie brakuje nam energii, żadnej wydajności, długości trwania, no nic, nic, że nic. Po prostu mamy tak dużo punktów życia, wytrzymałości, wszystkiego, 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 no że nam niczego więcej nie brakuje i niczego więcej nam nie trzeba, nie? No i pytanie, co byśmy chcieli wsadzić za już uznany za jeden z najlepszych buildów w ogóle w grze? Co byśmy chcieli wsadzić, nie? Co byśmy chcieli wymienić? Jak wywalimy przekierowanie i zmniejszymy nasze tarcze, to nie będziemy mogli mieć całkowitej premii do naszego pancerza. Jeżeli wywalimy witalność, no to w drugą stronę premia się zmniejsza. Jeżeli w ogóle nasz sposób na przeżycie, jak będziemy mieli dużo pancerza, mało punktów życia, to i tak będziemy martwi bardzo szybko. Stalowych włókien nie bardzo, bo chcemy mieć jak najwięcej pancerza. Ograniczony umysł razem z ciągłością szkoda by było, bo lepiej rzucić raz na, matko kochana, tam chyba minutę z groszem umiejętności, niż spamować nimi cały czas. No nie, szczególnie kiedy na bardzo wysokich poziomach pijawek Eximus jest 10 razy więcej niż na setnym poziomie na przykład. Przejściowe wzmocnienie, ślepa furia, dryf siły. Nie możemy tego wyrzucić ze względu na to, że po prostu musimy mieć jak najwięcej tej premii, jak najwięcej pancerza. No przepływ, jak się nam trafi pijawka, no to lepiej mieć jednak zapas energii, żeby rzucić w razie czego reaktywować nasze umiejętności. Z drugiej strony, no fakt, przepływ prime może być tutaj najmniej wymagany, ale też przy tak małej wydajności musimy mieć jakiś sposób na to, żeby rzucać tą umiejętność co jakiś czas, nie? Tak to wygląda. Za stalową szarżę przecież tego nie wymienimy, czy dryf siły. Więc kierowany wizerunek, załóżmy, że wymieniamy z ślepą furią i mamy bardzo małą siłę naszej mocy. Więc nasze premie mocno spadają i taki Chroma, nie zrozumcie mnie źle, powinien być w stanie no grać do setnego poziomu, nie? I on będzie w stanie. Dalej się nie będzie was dało praktycznie zabić. Oczywiście możecie sobie rzeczywiście poświęcić na przykład zamiast ślepej furii, możecie poświęcić ciągłość. I tak będziecie do przodu, bo to w oba kierunki będzie działać, no nie? I my sobie to zrobimy w obu przypadkach. Najpierw ślepą furią, ale bez ciągłości, czyli z krótszym czasem trwania naszej drugiej i trzeciej umiejętności. Czyli jak rzucimy dwójkę i trójkę, to mamy koło 40 paru sekund. Oczywiście sprawdzamy sobie to zawsze na maksymalnych poziomach przeciwników. Jak działa ten wizerunek? Rzucamy skórę. I troszkęśmy nie trafili. Okej. Okay. Czyli nie zadaliśmy przeciwnikowi obrażeń. O. I tak próbujemy sobie przerzucać nasz pancerz, nasz wizerunek w kółko, nie? I tam, gdzie nasz pancerz dotrze, tam zestunuje przeciwników. Tylko zobaczcie, jak szybko mi mana schodzi. Strasznie. Przy takim użytkowaniu tej umiejętności bardzo, bardzo szybko pozbywamy się many. Gdzie tutaj energia przy tym sposobie budowania niestety jest bardzo ważna, bo możemy na bardzo wysokich poziomach mieć nie tyle problemy, co trochę więcej czasu zajmuje nam zabicie przeciwnika. Skoro tak się dzieje, to rzadziej wypadają nam kulki energii. Okej,
Jak widzieliście, obrażeń tam nie zadawałem wcale. Zapomnijcie. Te 2000 obrażeń, gdyby to jeszcze był true damage, obrażenia takie jak status tnący, omijające pancerz, tarczę, może to by miało sens. Jakby nie patrzeć, 135 poziom, nie zrozumcie mnie źle. To jest wysoki poziom. Ale to nie jest aż tak wysoki poziom. Nie szalejmy. Szczerze mówiąc. Dla przykładu pokażę wam na 50 poziomie tego samego Chrome, bo to może mieć rzeczywiście znaczenie. Jak nie czuję z to menu, to nie mam pytań. Dajmy sobie poziom nieprzyjaciół na 50, bo na 50 będziecie grali na wszystkich mapach do czasu sortii, nie? Więc to tam 50 poziom będzie dla was gdzieś tam maksymalnie. Dwójeczka, trójeczka, żeby mieć jak największą wytrzymałość. Rzucamy czwórkę. No i walimy gdzieś w okolice przeciwników, żeby zadać im jeszcze te 2000 obrażeń. 600 obrażeń. Tutaj jeszcze jest w miarę fajnie, słuchajcie, bo większość przeciwników zabije w momencie, kiedy odrzucę ich po prostu, nie? No i wyraźnie też grafika się buguje co jakiś czas. No i tak czekamy, 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 aż Chroma ich zabije. Na 50 poziomie, nie? Ten Chroma nie ma używać czwórki akurat. Ten po prostu nie ma używać czwórki. Więc tutaj i energia nam schodzi bardzo szybko i w ogóle. Na 50 poziomie przeciwników, jak często traficie mapę, gdzie macie więcej dziur w podłodze, niżeli terenu w ogóle, no nie? Raczej nie bardzo. Więc, no cóż, nie polecam, ja akurat. Więc raczej częściej będziecie przeciwników rozrzucać po korytarzach. Ale czy to ma sens? Bo musicie poświęcić czas na to, żeby wycelować, żeby rzucić tą umiejętność. Przeciwnicy z tyłu do nas strzelają, ci z przodu fakt zostaną zestunowani, ale ci z tyłu dalej będą strzelać, tak w kółko. To jest tragedia. Więc ciągłość możemy sobie podarować. Chyba możemy sobie podarować wymianę na ślepą furię, bo wyobrażacie sobie, że jeżeli teraz zmaksowaliśmy obrażenia i nie zadaliśmy przeciwnikowi obrażeń, to nie ma sensu w ogóle tym kierowanym wizerunkiem się bawić. Bardzo ciekawa jedna rzecz. Zasięg najwyraźniej nie ma znaczenia, czyli zasięg waszych umiejętności możecie sobie wyzerować tak naprawdę, a kierowanego wizerunku i tak będziecie mogli używać. Spróbujmy jednak zrobić coś z Chromą, taką zdolną do farmienia kredytów, no nie? Bo to jakby może komuś wpadnie do głowy. Tutaj mamy bardzo dużą wydajność, więc może to ma jakiś sens, nie? Tylko zamienimy sobie na przykład to z intensyfikacją. No tutaj nie mamy mieć jakoś specjalnie dużo wytrzymałości, ale jakieś tam przeżycie by wypadało posiadać, nie? Tutaj też nie mamy używać żadnego z buffów. I może to jest i tak tam powiedzmy 20 sekund. Na normalnej mapie, gdzie farmimy sobie kredyty, mamy taki mniej więcej poziom przeciwników. Więc rzucamy skórę, walimy w przeciwników. Oczywiście będzie zadawać wszystkim po drodze obrażenia. Tam mniej ze 400 obrażeń wycisnęło. Jesteśmy to w stanie częściej rzucać. Jak widzicie, to w którymś momencie to jest już nawet teleport. No, może tak gdzieś tam dalej, cokolwiek. Buf. O, przeciwnik odleciał, super. Na mapie, na której nie ma podłóg. Dobra, i energia tak czy siak tam schodzi całkiem szybko. No, wolniej, jeżeli ma to miejsce przy tym pierwszym sposobie budowania, no nie? Ale sami już jesteście w stanie wyciągnąć wnioski na temat tego moda, którego dostaliśmy teraz. Raczej lepiej to zostawić w ten sposób. Zadajmy po prostu jak najwięcej obrażeń przeciwnikowi i miejmy go w nosie, nie? W skrócie. Przy pierwszym sposobie budowania, który jest ukierunkowany tylko i wyłącznie na wytrzymałość, na bardzo dużą odporność na obrażenia, po prostu nie ma gdzie tego moda wsadzić. Przy drugim sposobie budowania, gdzie Chroma ma służyć w farmieniu kredytów, no cóż, też nie bardzo mamy gdzie to wsadzić, bo po prostu nie ma sensu. Kiedy farmimy kredyty, to farmimy je w jednym miejscu. Stajemy w takim miejscu, gdzie jest najwięcej przeciwników, albo stoimy w takim miejscu, jak na przykład obrona, nie? Na obronie stoimy w jednym miejscu i przeciwnicy po prostu przychodzą, żeby Chroma ich jak najszybciej zabijał. Jeszcze dodatkowo bierzemy sobie speednowe, żeby to zrobić jak najszybciej. Nie potrzebujemy przesuwania tego wizerunku, a przy pierwszym sposobie budowania nie potrzebujemy w ogóle rzucania tego wizerunku gdziekolwiek, bo jest on zbędną umiejętnością, pochłania nam za dużo energii, nie jest nam potrzebny. Plusem jest jedno to, że używanie tego wizerunku nie kosztuje nas energii, czyli przerzucanie go między miejscami, tak, wysyłanie go w innych kierunkach nie kosztuje nas energii. Natomiast samo utrzymanie jest na tyle kosztowne, że trochę nam się to nie
opłaca. I to by było raczej na tyle. Nie ma tutaj wiele niczego, nie ma tu wiele do powiedzenia. Tak naprawdę mod jest bezużyteczny, a nawet bym powiedział, że badziewny jak nieszczęście. Może na bardzo niskich poziomach. No mówmy się, że do 20 poziomu to rzeczywiście będziemy nawet z tą redukcją pancerza przeciwników zadawać im tam Z20, znaczy przepraszam, ci przeciwnicy będą mieli Z20% redukcji obrażeń, będziemy im zadawać rzeczywiście te 1200-1600 obrażeń i to ich będzie zabijać na jeden strzał, ale czy mamy czas, gdzie wszyscy skaczą nam w ogóle wszędzie przy tym nowym parkurze, przy tylu potężnych broniach, mamy czas na to, żeby tak kierować, zrzucać skórę, później kierować gdzieś tam ją w jednym kierunku, później kierować ją w drugim kierunku i tak dalej, i tak dalej. Przeciwnicy też nie stoją w miejscu, więc umówmy się, że może na tych niskich poziomach mieć to sens, ale nikt nie chce grać na niskich poziomach, chcemy się jak najszybciej wybić z niskich poziomów, żeby farmić jak najwięcej, bo wiadomo, na wysokich poziomach większy drop, większe doświadczenie, więcej wszystkiego. Więcej też graczy, tak naprawdę. Ja wam serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę, jeżeli podobał wam się ten film. Wpiszcie swoje sugestie w komentarze, bo może coś przeoczyłem i z przyjemnością to poprawimy. Ja póki co żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce.